amerykańskich pieniędzy powstaje na FSB. Pozdrawiam bardzo. To bardzo dziękuję. Jeśli pomodlimy za momencik na koniec, na zakończenie dnia też obejmiemy to modlitwą tych wszystkich, którzy potrzebują tej modlitwy, którzy być może są w sytuacji trudnej. Potrzebują też pomocy, by ta pomoc się znalazła. Zatem zapraszamy już za moment kompletę. Szef emirackiego MSZ zaznaczył także, że kraje arabskie muszą przesiąść się na fotel kierowcy, by mieć wpływ na własną przyszłość. Publicyści anglojęzycznej gazety Guardians oceniają, że konieczne jest rozbudowanie międzynarodowego porozumienia wokół rosnącego zagrożenia ze strony Iranu. Do eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie doszło po tym, gdy w ubiegłym tygodniu wystrzelona z Jemenu rakieta została unieszkodliwiona w pobliżu lotniska w stolicy Arabii Saudyjskiej. Dowódca amerykańskich sił powietrznych w południowo-zachodniej Azji potwierdził, że to Iran umożliwił balistyczne ataki rakietowe rebeliantom Huti w Jemenie. Dla Polskiego Radia Matosińska, Dubaj. Muzyka Fryderyka Chopina cieszy się szczególną popularnością w Azji. To właśnie przedstawiciele takich państw jak Chiny, Japonia czy Korea Południowa zajmują wysokie miejsce w kursie chopinowskim. O fenomenie popularności wybitnego polskiego kompozytora właśnie w Azji Tomasz Zajewicz. W Chinach nauka gry na fortepianie uważana jest za elitarną i z tego powodu więcej rodziców decyduje się posyłać swoje dzieci do szkół muzycznych. Szacuje się, że w państwie środka gry na fortepianie uczy się około 40 milionów młodych Chińczyków. Do stanu rzeczy przyczynia się też popularność światowej sławy chińskich pianistów, takich jak Li Yunggi czy Lang Lang. W państwie środka są oni równie popularni co największe gwiazdy kina bądź pianiści z Japonii i Korei Południowej cenią muzykę Chopina za wirtuozerię. Stąd jego popularność w tamtych krajach czasem przypisuje się dążeniu tychże narodów do perfekcji. Coraz więcej Azjatów wyjeżdża również na studia muzyczne do naszego kraju, wychodząc z założenia, że to właśnie polski kontekst będzie najbardziej pomocny w zrozumieniu intencji wielkiego kompozytora. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Przypomnijmy, wczoraj nadaje Polskie Radio Chopin. Polskie Radio 24. Północ, południe. Gdańskie morze rozpoczęły dziś sezon na plaży w Jelitkowie. Przed kąpielą była rozgrzewka, bieg po plaży, przysiady i ćwiczenia. Potem zrzucili ubrania i wskoczyli do wody. To pierwsza kąpiel w tym roku, chociaż jest jeszcze trochę za ciepło, mówi organizator wydarzenia, były olimpijczyk Igor Janik. Osoby, które będą morsowały pierwszy raz, to powiedzą, że faktycznie czują, że jest chłodno. Aczkolwiek osoby, które chociażby w zeszłym czy dwa lata temu regularnie ze mną morsowały, no to stwierdzą, że faktycznie ta temperatura wody podejrzewa około 8 stopni, że to jest jeszcze za ciepło. Dzisiaj wchodzimy, rozpoczynamy. No dobrze, a co nam daje takie morsowanie? Radość, orzeźwienie, a przede wszystkim zdrowie. Pani także? Nie, ja tylko obserwuję. Dla mnie to jest przede wszystkim zabawa. Nie chorowałam nigdy. Jak morsuję, to nie choruję. Morsy z Igorem Janikiem spotykać się będą co niedzielę około 11.30 na plaży w Gdańsku. W Światowym Dniu Zapalenia Płuc lekarze przypominają, by nie lekceważyć nawet drobnych infekcji dróg oddechowych. Zwracają uwagę, że nieleczone przeziębienia i grypy mogą prowadzić do poważnych chorób i śmiertelnie groźnych powikłań. Jest wiecznie wilgotno i chłodno, to czas, w którym infekcji nie brakuje. Niektóre z nich, zwłaszcza nieleczone, zmieniają się w ciężkie choroby. Lekarz rodzinny Ewa Zakrzewska radzi, by przy przeziębieniach zadbać o spokojne wykurowanie się. Ale jeżeli gorączka się utrzymuje i trwa powyżej dni, jest od 38 stopni, no już tego nie lekceważmy. Trzeba się udać do lekarza. Może być angina, może być zapalenie skrzeli, no może się zaczynać coś gorszego. By od razu reagować na osłabienie organizmu, skutecznie pomogą tu naturalne metody, dodaje Joanna Kulczyk, właścicielka zielarni. Wieczorem wypić na przykład herbatę z bzdetnego czy z lipy, to nas bardzo rozgrzeje, ale też spowoduje, że organizm będzie się oczyszczał z toksyn i będzie po prostu zwalczał bakterie. Jednym z groźnych dróg oddechowych jest ropień, który może całkowicie zniszczyć płuca. Gościem jego Radia 24 jest redaktor Maciej Hutkiewicz, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Solidarność. Panie redaktorze, chciałbym powrócić do wczorajszych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Duma z Wolnej Polski, pamięć o bohaterach walki o suwerenność, te hasła towarzyszyły uroczystościom związanym właśnie z obchodzonym wczoraj Narodowym Świętem Niepodległości. Były przemowy. Prezydent Andrzej Duda między innymi mówił tak: w codziennym życiu, pracy i służbie najważniejsza jest wiara w Rzeczpospolitą, najważniejsze jest oddanie sprawie ojczyzny. To jest ponad wszystkim, ponad naszymi podziałami ideologicznymi, ponad wszelkimi. Dodał, że każdy spór, nawet najbardziej zdecydowany, musi być sporem, który biegnie ku dialogowi oraz ku szukaniu płaszczyzny porozumienia. Czy jeśli chodzi o naszą rodzimą scenę polityczną, panie, coś wczoraj się zmieniło, jeśli chodzi o porozumienie, czy mało tego porozumienia będzie w najbliższej przyszłości? Nie spodziewam się, żeby po samych
Rezydenta, czy też po obchodach 99. rocznicy odzyskania niepodległości w 1918 roku. Coś się zmieniło, natomiast prezydent trafnie i słusznie bardzo zauważył, że także wielcy patrioci, którzy wtedy w 1918 roku doprowadzili do tego, że Polska odzyskała niepodległość, różnili się bardzo i bardzo często nawet nie lubili się, bo prezydent także na to uwagę zwrócił. A mimo wszystko walczyli w jednym słusznym bardzo celu, mianowicie o wolną Polskę. I myślę, że to takie odniesienie do czasów dzisiejszych. Znaczy prezydent zwrócił uwagę, nie musimy się lubić, nie musimy na co dzień ze sobą nawet współpracować czasami, bo mamy inne wizje, patrzymy trochę inaczej w różnych kierunkach, ale przyświeca nam jeden cel, wolna Polska, bo zwrócił też przecież prezydent uwagę, że ta wolność nie jest na raz na zawsze, więc cały czas trzeba się o nią starać i trzeba o nią walczyć. Panie redaktorze, ale czy coraz mniej lubi się na przykład ze środowiskiem Zjednoczonej Prawicy, a coraz bardziej lubi się z Donaldem Tuskiem, którego zaprosił, który w tym roku akurat przyjął zaproszenie na obchody? Nie, no właśnie, myślę, że Donald Tusk po prostu trafnie dalej, no przecież był z tego zresztą doskonale znany, potrafi wyczuwać nastroje społeczne i czy tam jego otoczenie i doskonale wiedział, że przyjmując to zaproszenie teraz wskaza Kijów Mrowisko i dzięki temu, że przyjedzie, będzie trudniej obozowi Zjednoczonej Prawicy istnieć jako właśnie obóz Zjednoczonej Prawicy, a nie podzielonej Prawicy i doskonale wiedział, że w tym roku wyjątkowo przyjmując to zaproszenie i pojawiając się w sprawie, że będą głosy, że Andrzej Duda znowu odsuwa się od Prawa i Sprawiedliwości, a idzie w nieznanym centrowo-lewicowym kierunku. Tak naprawdę wiedzieliśmy, że prezydent jest doskonale świadomy tego, co się dzieje. Oczywiście no już to zaproszenie wysyłane do wszystkich byłych ministrów, do wszystkich przeszłych byłych premierów i prezydentów. No, jest po prostu przez kancelarię. Trudno, żeby kancelaria prezydenta nie zapraszała osób, które pełniły najważniejsze funkcje państwowe. Więc zawsze tak było, natomiast najczęściej oni po prostu nie przyjmują tych zaproszeń. W tym roku było inaczej. Natomiast w kontekście ostatniego informacji o porozumieniu, jakim dojdzie pomiędzy środowiskiem prezydenta a Prawem i Sprawiedliwością, a mówię tutaj o porozumieniu w czasie Krajowej Rady Sądownictwa, wydaje mi się, że dosyć wyraźnie widać, że to ta jakby spór, który zaistniał pomiędzy KRS-em, pomiędzy PiS-em a środowiskiem prezydenta, był raczej trochę wyimaginowany. Znaczy to było chyba tylko po to, żeśmy wszyscy myśleli, że ten spór jest. Ale mówi pan, to był spór i ten spór zostanie zakończony? Czy to była jakaś rozmowa? Jak słyszeliśmy, w jednej rodzinie i faktycznie niedługo poznamy propozycje, te, które przeważą. Jakie to będą propozycje? Bardziej prezydenckie, czy bardziej Prawa i Sprawiedliwości? Jeśli chodzi o sądownictwa, czy będzie coś po środku według pana? Znaczy ja myślę, że to raczej skłania się, przynajmniej z tych informacji, które dzisiaj docierają, skłania się raczej w tą stronę, że raczej te propozycje zgłoszone przez resort sprawiedliwości, to znaczy nawet jeżeli KRS będzie wybierany w pierwszej turze z 3/5, czyli większością tą 3/5 w Sejmie i trudno tam wtedy o porozumienie, to wtedy już kolejne głosowania będą większością zwykłą, więc Prawo i Sprawiedliwość w zasadzie postawi na swoim w takiej sytuacji. Prezydent oczywiście pokazał, że walczył, że starał się, ale tak naprawdę po ogłoszeniu tego porozumienia trochę mam takie wrażenie, że ten spór był trochę zimaginowany, to znaczy on był właśnie po to, żebyśmy myśleli, że ten spór istnieje, a nie dlatego, że on naprawdę istnieje. Ale to w takim razie kto go wykreował? To środowisko Zjednoczonej Prawicy, tylko po to, żeby jeszcze bardziej zmarginalizować opozycję, która już dzisiaj absolutnie dołuje w sondażach i żeby stworzyć u nas takie wrażenie, że jedyne spory polityczne toczą się w obozie Zjednoczonej Prawicy między Prawem i Sprawiedliwością a prezydentem, który przecież też jest elementem obozu Zjednoczonej Prawicy. No, w zasadzie w takich sytuacjach przestajemy myśleć, że Platforma Obywatelska, Nowoczesna, SLD, czy jakiekolwiek inne partie mają cokolwiek do powiedzenia, bo spór nie toczy się w ogóle z nimi. Oni w ogóle nie uczestniczą w tym sporze i głos jest w ogóle niesłyszalny. Są jeszcze bardziej marginalizowani, a przecież już za rok wybory samorządowe. Kto więc na tym wykreowanym sporze, wracając również do wczorajszych uroczystości, no chyba, że ta obecność Donalda tutaj jest zupełnie nieznacząca według pana, skorzysta w szerszej perspektywie dalszej, a kto straci? No, traci zdecydowanie opozycja, moim zdaniem. Znaczy opozycja... Przez to, że się przestaje liczyć? Tak, oczywiście, przez to, że się przestaje liczyć, przez to, że w zasadzie nie słychać jej głosu. Głos opozycji pojawia się w jakichś tam mniej znaczących sprawach. Zwracam uwagę, że dalej w zasadzie, jeżeli na przykład chodzi o reformę sądownictwa, cała dyskusja na ten temat toczy się tylko i wyłącznie między środowiskiem prezydenta a środowiskiem Jarosława Kaczyńskiego. Nie ma tutaj w zasadzie głosu Zjednoczonej czy jakiejkolwiek innej nawet opozycji. Nie pojawiają się inne propozycje, one się nie przebijają i w zasadzie nie ma o czym rozmawiać. Dlatego też jakby trudno mieć wrażenie, że opozycja jest tą opozycją konstruktywną, że ona potrafi przedstawić własne jakieś pomysły, własne sposoby na reformę sądownictwa. Przecież doskonale wiemy, że Polacy oczekują tej reformy, takiej czy innej, ale jednak wszyscy wiedzą, że zmiana w sądownictwie jest istotna. Więc największym przegranym tego wszystkiego, co się dzieje, jest opozycja i
Mam dzisiaj takie wrażenie, że to jest kolejny doskonały rezultat pana Jarosława Kaczyńskiego, bo prezes PiS to człowiek, którego oczywiście można bardzo różnie oceniać, ale chyba trudno odmówić mu doskonałości politycznej i tego, że potrafi przewidywać kilka ruchów do przodu, niektóre działania, których się nawet nie spodziewamy, że są to działania jakby uknute w jakiś sposób wcześniej, czy są do jakiegoś większego planu, czasami się nimi okazują. Kto wie, czy nie było tak w tej sytuacji. Ja myślę, że też jakby dużym tym problemem w kontekście 11 listopada ze strony Zjednoczonej Prawicy jest sposób relacjonowania tego, co się stało wczoraj na Marszu Niepodległości. No dzisiaj jesteśmy świadkami tego, że organizatorzy tego marszu, Młodzież Wszechpolska, czy niektóre osoby z Młodzieży Wszechpolskiej, rzeczywiście pojawiają się takie głosy, przecież pojawił się taki głos ze strony rzecznika Młodzieży Wszechpolskiej, który powiedział, że jednak segregacja rasowa to jest taka rzecz, o której nie myślą w Młodzieży Wszechpolskiej. Potem środowisko Marszu Niepodległości odcięło się od niego, a jednak takie głosy zaczęły się pojawiać. Jeżeli rzeczywiście będziemy mieli do czynienia na największej przecież imprezie narodowej, która się odbywa już od kilku lat, z jakimiś rzeczami, które jednak nie będą się kojarzyły w sposób rasistowski, to będzie problem do Zjednoczonej Prawicy także. Zaczęliśmy od porozumienia albo podziałów, jeśli chodzi o scenę polityczną, a na koniec naszej rozmowy, panie redaktorze, zapytam właśnie o porozumienie, zjednoczenie, czy zarysowanie, coraz większe zarysowanie podziałów, jeśli chodzi o społeczeństwo. No, rzeczywiście widzimy taki pewien podział, dosyć mocny, ale ja nie mam takiego wrażenia, że ten podział jest znacznie mocniejszy niż był. Jego może trochę bardziej widać, ale w zasadzie wydaje się, że taką cezurą trochę czasową, która sprawiła, że zaczęliśmy jako społeczeństwo dzielić się na dwa obozy, dwa plemiona, była prawdopodobnie katastrofa smoleńska. Po tym czasie ten spór zaczął tak bardzo mocno narastać. Jedni uważali, że była to wina kogoś tam, drugi, że to była tylko katastrofa i że tak naprawdę były takie czynniki po prostu. I dzisiaj widzimy ten spór rzeczywiście coraz mocniejszy. On idzie w taką stronę, że staramy się trwać przy swoim, jedna strona i druga strona. No, oczywiście przekłada się też na wybory i jakby ewidentnie jest to też czasami robione przez polityków tylko wyłącznie po to, żeby mieli swój twardy elektorat, który może dzięki temu na niego zagłosować. Redaktor Maciej Hutkiewicz, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Solidarność. Bardzo dziękuję za komentarz i za rozmowę. Bycie Chmucha, Gazeta Polska Codziennie. Panie redaktorze, słuchając wczoraj przemówień prezydenta, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, czy liderów opozycji, myśli pan, że nasza rodzima scena polityczna będzie coraz bardziej podzielona, środowisko prawicowe również Zjednoczonej Prawicy będzie podzielone, czy jest to pewien szerszy, głębszy i nieco bardziej dalekosiężny polityczny plan? No, miałem okazję wczoraj być w Krakowie na uroczystościach z udziałem Komisji Prawa i Sprawiedliwości i zostawiam wszystkich polityków Zjednoczonej Prawicy. W takich rozmowach kuluarowych oni wszyscy wskazywali na to, że mają nadzieję, że rok 2018 w stulecie odzyskania niepodległości będzie niósł ze sobą taką szerszą formułę, która pozwoli na zjednoczenie nie tylko sceny politycznej, ale również Polaków. No, tutaj wymieniano projekty, które miałyby w tym pomóc. Polityczne projekty społeczne, wreszcie projekty o charakterze narodowym, odwołujące się do historii, jak budowa muzeum, czy inne projekty, takie proponowane przez profesora Nowaka z Krakowa już od tego czasu, projekt wysyłania kopca dla 11 drugiego. No, to są oczywiście rzeczy, które mogą mieć wpływ, ale mam takie wrażenie, że trochę za daleko idziemy, posuwamy się w retorykę, która jest nieodłączną częścią debaty publicznej, zapominając o tym, że to jest nasze wspólne doświadczenie. Myślę, panie redaktorze, za daleko się posuwamy, jeśli chodzi o naszą debatę, bo chciałem zapytać w tym kontekście o wczorajsze przemówienie, ale również spór, czy można nazwać te spory między prezydentem a Prawem i Sprawiedliwością, jeśli chodzi o reformę sądownictwa. Myśli pan, że prezydent będzie się trochę oddalał od środowiska Zjednoczonej Prawicy, czy to nie jest żadne oddalanie się? No, ja powiem szczerze, że o ile decyzja pana prezydenta w sprawie weta w jakiś sposób wydawała mi się uzasadniona, bo ona oddawała w ręce prokuratora generalnego i jednocześnie ministra sprawiedliwości dość dużą władzę, co mogło rodzić pewne niebezpieczeństwa. Tutaj argumenty pana prezydenta do mnie docierają. O tyle poszukiwanie przez pana prezydenta jakiejś innej formuły, w której miałby się zwracać do elektoratu, być może szerszego niż Zjednoczonej Prawicy, no, powiem szczerze, że wygląda z mojej strony na dość chaotyczne. Nie wiem, co panu prezydentowi
zaraz takie ruchy jak chociażby wypowiedzi mówiące i odwołujące się do ludzi, którzy protestowali przeciwko reformom sądownictwa. Ale widać, że ktoś tam nie myśli do końca zgodnie z tym, co tam przed wyborem. Ale fakt na przykład zaproszenia Donalda Tuska na wczorajsze uroczystości i odpowiedź pozytywna na zaproszenie to też wynik pewnego doradzania, czy po prostu naturalna kolej rzeczy według pana? Nie, myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy. Ale ten fakt politycznie będzie odczytywany, jest odczytywany, więc jak on będzie odczytywany i komu się Donald, przysłuży? Donald Tusk nie wierzy, pokazuje, że jest prawnym graczem politycznym i najgrodniejszym. A prezydent Duda w tym kontekście? Prezydent nie za bardzo miał wyjście, skoro zapraszał wszystkich na poprzednią uroczystość, to gdyby teraz tego nie zrobił, podniósłby się gwar, że nie zaprosił Donalda Tuska i że prawda, nie było do premiera i wszystkie tego typu komentarze. Donald Tusk doskonale sytuację wykorzystał. Wiemy doskonale, że nawet spokojnie w prokuraturze potrafi zrobić spektakl, który będzie relacjonowany niemal na żywo przez telewizje informacyjne. A tutaj też pokazał, że ma jeszcze chęć zamieszania. A co pokazał prezydent Andrzej Duda w takim razie wczoraj? Wypowiedź prezydenta, wystąpienie prezydenta było bardzo dobre, skierowane do wszystkich obywateli. No tutaj prezydent nie miał za bardzo formuły, która by mu pozwoliła odpocząć się od Donalda, przyjechał i pojechał. Więc tutaj będzie tego takiej dużej razy. Ale to jakiś sygnał będzie na przykład dla nowego elektoratu, dla wyborców bardziej centrowych, niezdecydowanych, że prezydent Andrzej Duda wyciąga rękę i trochę do nich i trochę od środowiska Jarosława Kaczyńskiego, czy nie? Nie wydaje mi się. Sądzę, że to był taki jednorazowy, spektakularny, ale jednak krótkotrwały efekt za miesiąc, za dwa już nic o tym nie będzie pamiętał, no chyba, że nadchodzą jakieś inne wydarzenia, których... A jeśli chodzi o reformę sądownictwa, myśli pan, że to już będzie porozumieniem, to porozumienie, do którego doszło? Pan minister Mucha przekonywał, że porozumiano się ze stroną rządową, z panem posłem Petrowiczem. Miejmy nadzieję, że tak się stanie, ponieważ ten serial, miałem okazję też rozmawiać wczoraj z licznymi reprezentantami tak zwanego elektoratu Zjednoczonej Prawicy i powiem szczerze, że są zmęczeni tą sytuacją, nie za bardzo rozumieją te ruchy, które są wykonywane. Oczywiście na tej stronie prezydenta Andrzeja Dudy idą większe pomruki ze strony obozu Zjednoczonej Prawicy, ale wszyscy chcieliby, żeby te reformy, żeby te ustawy pojawiły się i żeby po prostu już skończyć tą dyskusję. To poproszę panie redaktorze o krótką odpowiedź jeszcze po tych ruchach, po zakończeniu ruchów, kto będzie górą? Mam nadzieję, że uda się to pokazać w taki sposób. Oczywiście są inne decyzje, to muszę krótko, ale jeszcze powiem, że inne decyzje prezydenta, jest mianowanie generałów, jest kwestia aneksu wojsk i to wszystko będzie rozwiązane, żeby i prezydent, i obóz Zjednoczonej Prawicy pokazali się jako jedna zwarta drużyna. Być może jest tak, że pan prezydent tego nie chce, ale jeszcze dość otwarcie z nim. Dziękuję bardzo, redaktor Wojciech Mucha, Gazeta Polska Codziennie. Polskie Radio 24. Północ, południe. Dziś w Kościele Katolickim obchodzony jest 9. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Wydarzenie od lat organizuje Stowarzyszenie Papieskie Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Konferencja Episkopatu Polski. Do parafii rozsyłane są m.in. materiały liturgiczne, materiały multimedialne o problemach chrześcijan na świecie i obchodach Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Z księdzem Mariuszem Boguszewskim ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie rozmawiała Małgorzata Głogowska. Chrześcijanie z prześladowaniem zmagają się cały czas na co dzień i liczba tych chrześcijan jest rzeczywiście zatrważająca. Według naszego raportu, który wydajemy co dwa lata, mniej więcej co 5 minut ginie jakiś człowiek prześladowany ze względu na swoje przekonania religijne. A więc jest to przeszło 100 tysięcy ludzi rocznie. Jest to liczba, która oczywiście bardzo nas uwala, bardzo nas zasmuca. Natomiast myślę, że nie chodzi tu o liczbę, bo już jedna osoba prześladowana, umęczona, nawet zabita, jest problemem. Powinna być problemem dla nas, żebyśmy wreszcie zobaczyli, że to prześladowanie jest czymś realnym, czymś, co istnieje.
czymś, co jest obecne zaledwie kilka godzin lotu samolotem od nas. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym w tym roku dedykowaliśmy wszystkim chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. Nazwaliśmy ten dzień Ocalmy Chrześcijan na Bliskim Wschodzie po prostu. I zwykle było tak, że wybieraliśmy jakiś kraj, grupę chrześcijan, którzy są szczególnie prześladowani. Do tej pory dwa razy była Syria, kiedyś był też Irak, był Egipt, były inne kraje. Natomiast w tym roku wybraliśmy wszystkich chrześcijan na Bliskim Wschodzie, dlatego że ten dramat dotyka tak naprawdę każdego z tych krajów, jeśli chodzi o obecność chrześcijan. I w związku z tym wybraliśmy każdego chrześcijanina, który jest w Ziemi Świętej obecny, jest znakiem obecności Jezusa na ziemi. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym w Polsce obchodzony jest od 2009 roku, zawsze w drugą niedzielę listopada. Druga niedziela listopada to jest dzień, który został wybrany wspólnie z Episkopatu Polski i Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie, który ten dzień organizuje w Kościele Polskim. A więc jest to decyzja, która po prostu związana jest też z zadumą listopadową i z taką obecnością w naszych modlitwach, w naszych ofiarach, ale też po prostu zwykłym informowaniu ludzi, co się tam po prostu dzieje w tych krajach, gdzie Bóg płacze. My nazywamy ten problem dzisiaj chrześcijan jako problem ocierania łez Boga, który płacze w tych ludziach, którzy mają po prostu o nim opowiadać swoim życiem, swoim świadectwem. Myślę, że warto też wspomnieć o tym, że chrześcijanie w Ziemi Świętej tak naprawdę są zawsze prześladowani. Przecież na przykład w Egipcie Kopci mają swoją nazwę oficjalną jako Kościół Męczenników. A więc oni jakby godząc się na przyjęcie chrztu, godzą się również na męczeństwo, na cierpienie, które jest niejako wpisane w powołanie i w misję tych ludzi. W tych dniach przebywa w Polsce syryjski biskup z Aleppo, biskup George Abu Kazin, który mówi wprost: nasza obecność w Syrii, w Ziemi Świętej, nie jest tylko tym, że my tam po prostu jemy, pijemy, żyjemy, ale my mamy tam swoją misję, mamy powołanie do spełnienia, a więc bycia świadkiem Jezusa Chrystusa. Papieże nazywają chrześcijan na Bliskim Wschodzie Świętej jako żywe kamienie, a więc znak obecności, który przez 2000 lat tam jest tą małą trzutką. Czyli nigdy chrześcijaństwo nie było tam jakoś strasznie potężne, nie miało wpływów politycznych, ekonomicznych, ale chrześcijanie na Bliskim Wschodzie to byli ci, którzy zawsze byli mniejszością i teraz ta mniejszość nie może czuć się zapomniana. Nie mogą jeszcze bardziej być udręczeni poprzez fakt, że ich bracia i siostry, czyli my w Europie chociażby, o nich zapomnimy, dlatego że ta pamięć daje im nadzieję, daje im sens bycia. Przecież to nasze korzenie, to nasza tożsamość chrześcijańska stamtąd pochodzi. Przy okazji tego dnia prowadzona jest zbiórka pieniędzy. Na co przeznaczone właśnie są te środki? Przy tej okazji bardzo serdecznie dziękuję wszystkim księżom, wszystkim biskupom, wszystkim wolontariuszom, którzy będą we wszystkich kościołach w Polsce w drugą niedzielę listopada zbierać te pieniądze, bo to wielka sprawa. Puszki, czy też ofiary z układane na tace są wielką pomocą i są tak naprawdę wyrazem solidarności, tak jak nazywamy ten dzień. Te pieniądze przeznaczane są na sprawy związane z codzienną potrzebą tych chrześcijan na Bliskim Wschodzie w tym roku. Nasza działalność jest działalnością Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, jest działalnością przede wszystkim związaną z relacją pomiędzy biskupami, pomiędzy tamtejszym kościołem. Po prostu pytamy się ich, co jest im w tym momencie najbardziej potrzebne. I dlatego to pytanie zawsze związane jest z tym, że musimy dać tym ludziom jeść, musimy ich pomóc wyleczyć, musimy pomóc leczyć traumy wojny. I to są takie najbardziej chyba potrzebne, pilne problemy, które staramy się rozwiązywać. Natomiast też bardzo ważną częścią naszej działalności jest ten aspekt pastoralny, duszpasterski. Wiemy, że właściwa pomoc humanitarna bardzo często na Bliskim Wschodzie jest realizowana poprzez kościoły, poprzez parafie, diecezje, biskupów i księży. A więc musi też ktoś pomóc im tam być, utrzymać taką parafię czy księdza biskupa. A więc dlatego też nie boimy się tych wyzwań duszpasterskich i też chcemy wspierać. Wspieramy też kształcenie nowych księży, kleryków, wspieramy też siostry zakonne, więc to też budzenie powołań. To jest to codzienne życie kościoła, diecezji czy tam obecnych, ale też ten wymiar pomocy humanitarnej jest bardzo mocno obecny, dlatego że wiemy, że najpierw trzeba człowieka nakarmić, dać mu podstawowe środki do życia. Nieraz jest to zapewnienie, które utrzymuje go przy życiu. Niedawno była u nas tutaj taka siostra Ani z Aleppo, która powiedziała wprost: bez tej waszej pomocy i wielu dzisiaj chrześcijan w Syrii, w Aleppo już by nie żyło. A więc ten grosz, który składamy, nieraz myślimy, że jest to może mało, ale ten grosz może naprawdę uratować komuś życie.
Czy wierni z roku na rok mają coraz większą świadomość tego, jak wygląda życie chrześcijan na wschodzie i też chętniej włączają się w zbiórkę? Myślę, że świadomość wzrasta, dlatego że problemy chrześcijan Bliskiego Wschodu są obecne w mediach, chociaż no, oczywiście niewystarczająco i my często też słyszymy od tamtych chrześcijan: nie znudźcie się pomagać. Prosimy was, nie znudźcie się tym naszym problemem, tą naszą wojną, dlatego że kiedy przestają spadać na nas bomby, to zaczyna z nas niejako wychodzić problem wojny. To, co widzimy dzisiaj w Aleppo chociażby. Rzeczywiście już może tyle bomb nie spada, co kiedyś, ale dopiero teraz zaczyna być traumę wojny. Te dzieci błąkające się po Aleppo, jak ja tam byłem 1,5 miesiąca temu, to widziałem tych ludzi, przerażenie, lęk, te ciemności straszne. Niesamowite było to, że oni z takimi latarkami, wszyscy po ulicach chodzą z takimi małymi latarkami. Pytam, dlaczego? No to zapraszam cię do mojego domu, mówi jedna rodzina chrześcijańska. Trzeba wejść na 5. piętro, 4 praktycznie niszczone piętra, idzie się po takich gruzach, jest straszna ciemność, pomimo tego, że jest dzień. I dlatego każdy musi sobie oświetlać tę drogę, więc są to problemy takie dnia codziennego. I myślę, że Polacy bardzo hojnie odpowiadają na naszą prośbę. Te ofiary się zwiększają co roku, trzeba tak powiedzieć. I za to im bardzo serdecznie dziękuję. I myślę, że też warto to podkreślić, że Polacy są otwarci. Polacy mają hojne serca i są otwarci na wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy. Ale w tej naszej pomocy widzimy taką mądrą pomoc. Tam, gdzie ona rzeczywiście jest źródłem, tam, gdzie ona będzie dobrze wykorzystana. I to nie są moje słowa. To są słowa chociażby ostatnio biskupa z Aleppo. Są to słowa biskupa Szbejra, który przyjeżdża z Tartus, który ma bardzo wielu uchodźców wewnętrznych w Syrii, który mówi, że pomóżcie nam przetrwać ten trudny okres. I my nie chcemy waszych pieniędzy. My chcemy pokoju. Dajcie nam pokój i będziemy spokojnie tam żyć. Bo chrześcijanin na Bliskim Wschodzie to elita społeczna. Żeby być chrześcijaninem na Bliskim Wschodzie, to trzeba być użytecznym społecznym. Bo w taki sposób te zaledwie może 1%, pewnie tak średnio, można powiedzieć, że tylu jest chrześcijan na Bliskim Wschodzie ogólnie w tych wszystkich krajach. A więc ta niewielka szuka tylko wtedy może tam istnieć jeszcze bardziej, o ile właśnie jest użyteczna społecznie. Dlatego chrześcijanie to są ludzie, którzy znają kilka języków. To są ludzie, którzy prowadzą biznesy, którzy są nauczycielami akademickimi, lekarze, profesorowie itd. Tym bardziej, myślę, ten dramat cierpienia się zwiększa, kiedy kilka lat temu człowiek zatrudniał kilkaset osób, a dzisiaj musi iść i prosić o mleko dla swoich dzieci, czy też musi prosić o rację żywnościową na miesiąc od kościoła, bo tylko to mu pozostaje, tylko to dostaje od kościoła, bo inaczej umarłby z głodu z jego cała rodzina. Z księdzem Mariuszem Boguszewskim ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie rozmawiała Małgorzata Głogowska. Powtórka programu. Tu Polskie Radio 24, minęła pierwsza. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Uwaga na zmieniającą się na Dolnym Śląsku pogodę. Jest ostrzeżenie meteorologów. W nocy w całym regionie ma padać śnieg. Średnio spadnie go 5 cm, ale jak mówi dyżurny synoptyk z wrocławskiego IMGW Barbara Wrona, w górach może być nawet 10 cm. Na wschodzie regionu zacznie się od deszczu ze śniegiem. W Sudetach, myślę, że nawet w Kotlinach Górskich to opady śniegu. Natomiast tutaj na wschodzie naszego regionu dopiero nad ranem te opady będą przechodziły w opady stałe, czyli w opady śniegu. Myślę, że we Wrocławiu pokrywa śnieżna nie powinna się utrzymywać. O poranku na Dolnym Śląsku należy uważać na drogach, może być ślisko. Więcej o pogodzie po pozostałych informacjach. Lider Obywateli RP Paweł Kasprzak zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury w związku z Marszem Niepodległości, między innymi na władze stolicy za niedopełnienie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i na napastników, podaje Polska Agencja Prasowa. Kasprzak uważa, że uczestnicy sobotniego Marszu Niepodległości złamali prawo. Użyto rac, transparentów głoszących mowę nienawiści, obrażono i pobito grupę kobiet, które stanęły na trasie marszu, a władze miasta i policja nie reagowały. W sobotę komendant główny policji, nadinspektor Jarosław Szymczek, powiedział, że policja przewiozła do komendy 45 osób manifestujących przy trasie Marszu Niepodległości. Nikogo nie zatrzymała, a wobec dwóch osób wszczęto czynności wyjaśniające. Także w sobotę szef MSWiA Mariusz Błaszczak został zapytany o ocenę haseł znajdujących się na transparentach uczestników marszu. Powiedział, że nie widział tych transparentów. Ruszyły przygotowania do finału Szlachetnej Paczki, projektu Stowarzyszenia Wiosna, który ma wspierać ubogie rodziny. Ma być to pomoc mądra, taka, której rodziny rzeczywiście potrzebują. Jak mówi Katarzyna Bejster ze Stowarzyszenia Wiosna, o potrzebach tych z rodzinami rozmawiają wolontariusze. Wolontariusze w tej chwili odwiedzają rodziny w ich domach, rozmawiają z tymi rodzinami, no i kwalifikują bądź nie kwalifikują te rodziny do projektu. A już 18 listopada otwieramy bazę rodzin i każdy człowiek będzie mógł wejść na stronę www.
www.szlachetnapaczka.pl i tam kliknąć, wybieram rodzinę, żeby zostać dla tej rodziny darczyńcą i przygotować dla tej rodziny paczkę. Paczki trafią do rodzin podczas finału akcji 8 i 9 grudnia. W ubiegłym roku w całej Polsce pomocą w ramach projektu objętych zostało prawie 19 tysięcy rodzin. Średnia wartość paczki wyniosła 2,5 tysiąca. Muzyka Fryderyka Chopina cieszy się szczególną popularnością w Azji. To właśnie przedstawiciele takich państw jak Chiny, Japonia czy Korea Południowa zajmują wysokie miejsca w konkursie chopinowskim. O fenomenie popularności wybitnego polskiego kompozytora właśnie w Azji Tomasz Sajewicz. W Chinach nauka gry na fortepianie uważana jest za elitarną i z tego powodu coraz więcej rodziców decyduje się posyłać swoje dzieci do szkół muzycznych. Szacuje się, że w państwie środka gry na fortepianie uczy się około 40 milionów młodych Chińczyków. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się też popularność światowej sławy chińskich pianistów, takich jak Li Yunli czy Lang Lang. W państwie środka są oni równie popularni co największe gwiazdy kina bądź estrady. Pianiści z Japonii i Korei Południowej cenią muzykę Chopina za wirtuozerię. Stąd jego popularność w tamtych krajach czasem przypisuje się dążeniu tychże narodów do perfekcji. Coraz więcej Azjatów wyjeżdża również na studia muzyczne do naszego kraju, wychodząc z założenia, że to właśnie polski kontekst będzie najbardziej pomocny w zrozumieniu intencji wielkiego kompozytora. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. A od soboty nadaje Polskie Radio Chopin. To nowy cyfrowy kanał tematyczny. Główne miejsce zajmuje w nim twórczość jego patrona, Fryderyka Chopina. Piłkarze Chorwacji zagrają na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Rosji. W rewanżowym meczu barażowym z Grecją nie dali sobie odebrać zaliczki z pierwszego spotkania, kiedy to wygrali u siebie 4-1. W Pireusie było 0-0. Chorwacja jest 28. finalistą Mistrzostw w Rosji. W niedzielę awans wywalczyli też Szwajcarzy, którzy w dwóch meczu pokonali Irlandię Północną. 1-0 w Belfaście, 0-0 w rewanżu w Bazylei. Helweci po raz czwarty z rzędu, a łącznie 11, zagrają w finałach piłkarskich Mistrzostw. Chorwacja wystąpi w nich po raz piąty. Od czasu uzyskania niepodległości reprezentacji tego kraju nie było w finałowym turnieju tylko raz. I wracamy do kraju. Czas na prognozę pogody. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie Polski. Miejscami, zwłaszcza w południowej połowie oraz na wybrzeżu opady deszczu, a lokalnie na Podlasiu, ziemi łódzkiej i w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach opady deszczu i śniegu. Na Pomorzu i w Wielkopolsce lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do plus 4 na południu. Wiatr przeważnie słaby. Wysoko w górach porywisty, powodujący zawiecie, zamiecie i zawieje śnieżne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po pierwszej. Powtórka programu. Polacy w świecie. Przed mikrofonem Maja Wasilewska. Jak co tydzień o tej porze rozpoczynamy magazyn o Polakach w świecie. Dziś między innymi powiemy o stosunkach polsko-ukraińskich i ostatnich wydarzeniach na poziomie centralnym. Zajrzymy do Londynu, gdzie znajduje się wyjątkowa kolekcja w londyńskim Instytucie Piłsudskiego. Drugą część poświęcimy obchodom Święta Niepodległości Polski w Stanach Zjednoczonych i na Litwie. Ale najpierw serwis polonijny. Na polskich mogiłach w Rosji zapłonęły znicze. W ten sposób Polonia oddała hołd bohaterom, którzy zginęli za wolność i niepodległość Polski. Groby polskich bohaterów, którzy w ciągu dwóch wieków walczyli o wolność i niepodległość Polski, można znaleźć w każdym zakątku Federacji Rosyjskiej. W rosyjskiej ziemi spoczęli uczestnicy insurekcji kościuszkowskiej oraz powstań listopadowego i styczniowego. Pamiętają o nich przedstawiciele lokalnych wspólnot polonijnych. Szef sekcji polskiej Stowarzyszenia Memoriał Aleksander Gurjanow przypomina, że na terytorium Federacji Rosyjskiej jest też kilkaset miejsc, w których zostali zgładzeni polscy oficerowie, żołnierze i działacze polskiego państwa podziemnego. Święto Niepodległości znicze zapłonęły również w miejscach symbolicznych, takich jak Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu, gdzie w zbiorowych mogiłach spoczywa blisko 5000 polskich oficerów. Kolejnym miejscem pamięci jest Cmentarz Doński w Moskwie, gdzie znajdują się mogiły ostatniego dowódcy Armii Krajowej Leopolda Okulickiego Niedźwiadka i delegata rządu na kraj Jana Stanisława Jankowskiego. Obaj zostali skazani w stalinowskim procesie 16 i zamęczeni przez sowieckich oprawców. Do tematu Święta Niepodległości wrócimy w drugiej części programu. Odwiedzimy Stany Zjednoczone i Litwę. Chcemy porozmawiać, proszę zarządzić, żeby spotkać.
Wilnie podsumowano tegoroczną kwestę na rzecz wileńskiego cmentarza na Roście. Zbiórkę pieniędzy prowadzono 1 listopada na cmentarzach na całej Wileńszczyźnie. Harcerze i przedstawiciele organizacji społecznych, które brały udział w kwestie pomnikom Rossy, policzyli w Domu Kultury Polskiej w Wilnie zebrane środki. Fajnie się liczyło, mało tego jest, ale jest, powiedziała jedna z kwestujących. Mało, bo udało się zebrać około 4000 euro. To o 1000 mniej niż przed rokiem. Ale na wyniki kwesty optymistycznie patrzy Dariusz Żybort ze Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Jeszcze nie mamy puszek 4 miejscowości, także ja myślę, że ta suma będzie mniej więcej 4000 euro. Także zważając na to, że w tygodniu był tylko jeden dzień, w środku tygodnia to była środa i naprawdę pogoda aury nie dopisała, także myślę, że jest to też dobry wynik. Także po prostu my nigdy nie stawialiśmy na to, żeby zebrać jakąś tam konkretną dużą sumą. Wiadomo, że to chce się więcej, ale po prostu musimy cieszyć, że po prostu, że ta kwestia się odbyła i naprawdę ja uważam, że to jest dość pokaźna suma. Zebrane środki zostaną przeznaczone na renowację wybranych grobów. Cmentarz na Roście jest najstarszą wileńską nekropolią. Spoczywają tam polscy artyści, naukowcy oraz poeci i żołnierze. Przed cmentarzem znajduje się też mauzoleum Matki i Serce Syna, gdzie zostało złożone serce marszałka Józefa Piłsudskiego. Polacy w świecie. Współpraca Polaków i Ukraińców na poziomie lokalnym jest dobra, w przeciwieństwie do relacji polsko-ukraińskich na poziomie centralnym, mówił minister Witold Waszczykowski podczas wizyty we Lwowie. Szef polskiej dyplomacji gościł tam w niedzielę i poniedziałek. W ciągu mijającego tygodnia relacje polsko-ukraińskie nie tylko nie uległy poprawie, ale wyraźnie się pogorszyły. Na Ukrainie szeroko komentowane są deklaracje polskiego MSZ o zamiarze zablokowania wjazdu do Polski tych ukraińskich urzędników, którzy uniemożliwiają ekshumację i upamiętnienia polskich ofiar. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Polska oczekuje od Ukrainy rzeczowych kroków w kierunku rozwiązania spornych problemów, w tym odblokowania na jej terytorium prac polskiego IPN, mówił we Lwowie na początku tygodnia Witold Waszczykowski. Wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych komentowana była przez mera Lwowa Andrija Sadowego. Spotkał się on z szefem polskiej dyplomacji. Jak oświadczył po spotkaniu, rozdrapywanie konfliktu ukraińsko-polskiego jest zgubne dla dwóch narodów. Ukraińskie media relacjonowały też wizytę Witolda Waszczykowskiego w okolicach Lwowskiego Muzeum Ofiar Reżimów Okupacyjnych więzienia na Łąckiego. Szef polskiej dyplomacji zwrócił tam uwagę na tablicę, na której napisano, że Polska okupowała Lwów w 1918 roku. Według mediów treść tablicy spowodowała, że minister Waszczykowski zrezygnował z odwiedzenia muzeum. Minister oddał też hołd obrońcom Lwowa spoczywającym na cmentarzu Orląt Lwowskich. Głównym tematem przewijającym się podczas wizyty była sprawa zablokowanych ekshumacji. Odnosząc się do polityki historycznej i blokowania ekshumacji polskich ofiar na Ukrainie, szef MSZ podkreślał, że Polska jest gotowa do rozmów, ale teraz ruch należy do strony ukraińskiej. My mamy doświadczenia z pojednania z innymi narodami. Przecież wielkie krzywdy wyrządzili nam również inni. Mamy pozytywne doświadczenie, jak te procesy pojednawcze można zrealizować. Zaproponowaliśmy kilka instrumentów współpracy polsko-ukraińskiej. Czekamy w tej chwili na odpowiedź strony ukraińskiej, aby włączyła się w ten proces pojednania. Mimo deklaracji szefa MSZ, perspektywa szybkiego pojednania staje się coraz mniej realna. Na Ukrainie głośna stała się sprawa zapowiedzi blokowania przez Polskę wjazdu na swoje terytorium osób zaangażowanych we wstrzymanie ekshumacji polskich ofiar. Według doniesień medialnych dotknąć ona ma szefa ukraińskiego IPN, czyli instytucji, która blokuje ekshumację polskich ofiar. Komentując takie zapowiedzi, szef ukraińskiego IPN Wołodymyr Wiatrowicz powiedział, że w swoich poczynaniach i narzucaniu Ukrainie swojego widzenia historii Polska upodabnia się do autorytarnej Rosji. W ukraińskich mediach pojawiły się nieliczne głosy krytyczne wobec postawy szefa ukraińskiego IPN. Ekspertka do spraw międzynarodowych Iryna Wereszczuk na antenie telewizji 112 nazwała postawę Wołodymyra Wiatrowicza nieodpowiedzialną. Widzimy niezrównoważoną i impulsywną pozycję szefa ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Osoba, która faktycznie jest urzędnikiem państwowym, pozwala sobie na stwierdzenia, że Polska postępuje gorzej niż Rosja. Takie porównania są destruktywne. Jednak większość komentarzy, które pojawiły się w ukraińskich mediach, winą za pogorszenie relacji obarcza polskie władze. Znany politolog i jednocześnie przewodniczący ukraińskiej części Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa Witalij Portnikow napisał, że pouczanie Ukraińców co do ich polityki historycznej przez Polskę przypomina politykę Rosji. Jak jednak dodał, Polska różni się tym,
od Rosji, że jest państwem demokratycznym i z Ukrainą związana jest wspólnym interesem geopolitycznym. Jak napisał w swoim artykule na portalu Liwy Berech, polska elita tkwi w iluzjach, ale wcześniej czy później będzie musiała wrócić w stosunkach z Ukrainą do realnej polityki. Z kolei dziennikarz Roman Kabaczy w eterze Radia Hromadzkie wyraził opinię, że polskie władze wykorzystują historyczną retorykę do zbicia politycznego kapitału i nie chcą pojednania. Jak powiedział, każdy naród ma prawo do swoich bohaterów i Polska nie powinna pouczać w tej materii Ukraińców, tak jak Ukraińcy nie pouczają Polski. Ukraina nie zgodziła się tańczyć krakowiaka tak, jak tego wymaga Polska. To z kolei słowa znanego politologa Jevgena Machdy, napisane na portalu Ukraińska Prawda. Zdaniem politologa ostatnie spięcia między Ukrainą i Polską, ale też Ukrainą i Węgrami, to test na to, czy Ukraina potrafi bronić swych narodowych interesów. Dziesiątki tysięcy pamiątek po II Rzeczpospolitej i Marszałku zagrożone. Wyjątkowa kolekcja w londyńskim Instytucie Piłsudskiego zawiera m.in. kopię Enigmy, która pomogła w wygraniu II wojny światowej. Ale Instytut nie ma pieniędzy. Sytuacja jest katastrofalna, mówią pracownicy placówki. Co z unikalnymi zbiorami? Czy rok setnej rocznicy odzyskania niepodległości może być też ostatnim rokiem istnienia tej instytucji? Sprawą zajął się nasz korespondent Adam Dąbrowski. Tu w Hammersmith na zachodzie Londynu przy ruchliwej King Street ukryte są skarby. W niewielkim pokoju na drugim piętrze pamiątki po Marszałku i II Rzeczypospolitej. Pamiątki, których pozazdrościć mogłoby chyba każde muzeum historyczne w Polsce. No dobrze, to robimy przegląd skarbów. Od czego zaczniemy? Może zacznijmy od naszej kolekcji fotograficznej, która jest wyjątkowo ciekawa. Olga Topol, jestem kustoszem archiwalnym i muzealnym w Instytucie Józefa Piłsudskiego. Mamy w niej około 10 tysięcy fotografii. Mamy w niej kilka perełek, na przykład tu są oryginalne zdjęcia z różnych atelier. Te konkretnie portrety marszałka zostały wykonane w Wiedniu. A to też niesamowite, bo te oryginały niełatwo, bo to jest tak naprawdę początek fotografii w gruncie rzeczy. I proszę zobaczyć, jak pięknie są zachowane, prawda? Idziemy dalej. Wyjątkowym eksponatem u nas jest świadectwo Józefa Piłsudskiego. Jest to świadectwo marszałka pochodzące z końca XIX wieku. Ogromnego formatu. Tutaj podnoszę, czy jest to wielkości starej gazety, takiej płachty gazetowej. Ale to zajrzyjmy na to świadectwo. Jak się uczył Piłsudski? No jak się uczył? Proszę, trójka, ale historia piątka. Rosyjski trójka. No tak średnia, powiedziałbym bez szału. Bez szału, natomiast najwyraźniej geniusz nie objawia się dobrym uczeniem w szkole. Dobrze, teraz gdzie idziemy? Pozostaniemy w halloweenowym klimacie. Jednym z bardziej ciekawych i oryginalnych obiektów naszej kolekcji jest to dzieło. Orzeł, który na 90% jesteśmy pewni, że został wykonany z włosów marszałka Piłsudskiego pozbieranych przez jego fryzjera. Pokazuje, w jaki sposób w dwudziestoleciu międzywojennym postać marszałka była otoczona kultem. To teraz przejdźmy do największego skarbu, prawdopodobnie takiego, który najbardziej porusza wyobraźnię. Tak, to jest... Angielska mówiąc Polish Enigma Double, to jest polska enigma, która została zbudowana we Francji. Plany inżynieryjne Polaków pozwoliły zbudować ten model po to, żeby kontynuować łamanie kodu enigmy we Francji. Są tylko dwa takie modele enigmy na świecie, więc to czyni ten nasz artefakt bezcennym praktycznie. Wszystko to jest jednak zagrożone. Szereg pytań, czy instytut będzie trzeba zamknąć, a może by się utrzymać, trzeba sprzedać coś ze zbiorów. Szefowa placówki Anna Stefanicka mówi mi, że nie kryje niepokoju. Mamy nadzieję, że nie dojdzie do tego, że rzeczywiście trzeba będzie zacząć wysprzedawać jakieś eksponaty muzealne. Jesteśmy optymistami i mamy nadzieję, że może ten apel pozwoli zrozumieć, że jednak nasza organizacja jako charytatywna nie ma regularnych dochodów, żadnych źródeł. Jakie wsparcie apelujecie i do kogo? Ten konkretny apel jest właściwie otwarty do wszystkich, od jakichś większych organizacji, czy może od biznesów. Staramy się w pierwszym punkcie zebrać 50 tysięcy na następny rok. Dlaczego? Dlatego, że w przyszłym roku są obchody stuletniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Słuchają nas ludzie z całej Polski. Wyobrażam sobie na przykład jakiegoś starszego człowieka o takich
mocnych, patriotycznych uczuciach. Który mówi sobie, mi się nie przelewa, ale rzeczywiście tu są skarby, to ja może pomogę z mojej emerytury. Warto zadać pytanie, on wam da teraz, przetrwacie ten kolejny rok, a co za rok? Znowu będzie ten sam problem? Znowu poprosicie tego emeryta o pieniądze? Bardzo dobre pytanie i dlatego to też jest naszą główną bolączką, że następny rok przyniesie ten sam problem. Więc mamy nadzieję, że ten apel wzbudzi, owszem, zainteresowanie roczne, ale mamy też nadzieję, że w jakiś sposób może przyniesie inne propozycje, czy po prostu nawet doradztwo. A czy instytut ma jakiś plan aktywnego pozyskiwania funduszy, takich długoterminowych, żeby to nie było tak, że co roku jest ten sam problem, że co roku trzeba prosić tego emeryta? Absolutnie tak. Parę miesięcy temu w ogóle zaprosiliśmy specjalistów od fundraisingu, którzy doradzają brytyjskim organizacjom. No jednak jesteśmy na terenie brytyjskim, więc wydawało nam się, że to będzie bardziej sensowne zapoznać się z programem tutaj realizowanym. Więc to są specjaliści od fundraisingu, którzy tutaj specjalizują się w pomaganiu właśnie takim oczywiście dużo większym organizacjom niż naszym, ale właśnie organizacjom kultury, muzeum, byli u nas przez dłuższy okres czasu. Przeszliśmy takie szkolenie i rzeczywiście oni nam dali bardzo dużo pozytywnych pomysłów, które można by wykorzystać w działalności. Niestety wymaga to czasu. Powiedzieli, że nawet sponsorów, cały taki program sponsoringu wymaga czasu. Nikt od razu nie przyjdzie do nas i nie zainwestuje w nas większej ilości pieniędzy, że tą relację trzeba w jakiś sposób rozwijać i to niestety zajmuje czas, który my nie mamy. Ktoś mógłby powiedzieć, instytut przez tyle lat stał na straży polskości, był potrzebny, bo Polska nie była wolna. To może teraz, skoro trzeba do niego dopłacać niemałe pieniądze, gdy Polska jest już wolna, warto zamknąć tę chwalebną kartę, przekazać absolutne skarby do polskich instytucji, gdzie pewnie taką enigmę zobaczyłoby więcej osób. Zależy, o jaki przekaz nam chodzi. W Polsce o tym, że Polacy przyczynili się do rozwiązania kodu enigmy. Ta wiedza jest bardzo znana. Natomiast tutaj nie. Gdzie produkują filmy, które w jakiś sposób w ogóle nie doceniają roli Polaków. My docieramy do Brytyjczyków, nie tylko do Polaków. To wydaje mi się, że to ma większy sens. Instytut Piłsudskiego to prywatna organizacja charytatywna. W tym roku obchodzi swoje 70. urodziny. Z Hammersmith dla Polskiego Radia 24, Adam Dąbrowski. Wiele różnorodnych imprez z okazji Święta Niepodległości odbyło się wczoraj w wielu krajach europejskich, jak i za oceanem. Na Litwie na przykład oficjalne obchody miały miejsce na cmentarzu na Roście. Z Wilna Kamil Zalewski. Polacy mieszkający na Litwie obchody Święta Niepodległości rozpoczęli już w piątek. Wieczorem na Starym Mieście odbyła się dyskusja zorganizowana przez Polski Klub Dyskusyjny. Mówi jeden z organizatorów wydarzenia, Aleksander Radczenko. W tym roku organizujemy te obchody Święta Niepodległości Polskie w Wilnie po raz trzeci. I rzeczywiście nasze obchody różnią się od tych, które organizują polskie organizacje na Litwie, bo przede wszystkim oni się w tej działce specjalizują. My postawiliśmy przed 3 laty na bardziej taki nieformalny, luzacki charakter tych obchodów. No, ostatecznie przecież to jest święto. Nie musi to być nudne, nie musi być to oficjalne. Możemy zrobić to w jakiś bardziej wesoły sposób i dlatego postanowiliśmy, że zrobimy takie obchody w jakimś znanym miejscu, gdzieś w centrum miasta i jest to taka nieformalna dyskusja, w której mogą uczestniczyć wszyscy chętni. Jest to absolutnie demokratyczny sposób. Każdy może przyjść z ulicy i podyskutować z prelegentami, których zapraszamy. Poza tym jest jakiś nieduży program muzyczny. Mamy też polskie napoje, polskie potrawy. Prezes Polskiego Klubu Dyskusyjnego Grzegorz Miłoszewicz powiedział Polskiemu Radiu 24, że wcześniej trudno było sobie wyobrazić podobną imprezę w Wilnie. Nie jest to tradycyjnie jakaś impreza oficjalna. Chcieliśmy, żeby to było bardziej na luzie i żeby ludzie mogli sobie na wesoło podyskutować. Jeszcze przy 3 laty trudno mi było sobie wyobrazić, że aż tak wielu tutaj na naszym święcie będzie brało udział. Wśród uczestników tych obchodów byli zarówno Polacy mieszkający na Wileńszczyźnie, jak i Litwini. Przyszedłem tutaj z potrzeby serca, ponieważ jestem potomkiem starolitwinów, którzy pod koniec października 1918 roku, zachęceni przez hrabiego Jana Tyszkiewicza z Wagi, z okolicznych dworów, ruszyli w stronę Kongresówki, by połączyć się z pierwszą kadrową, z pierwszą brygadą. I myślę, że przodkowie nasi, którzy patrzą z góry na nas,
teraz byliby z nas zdumni, że chcemy i umiemy świętować razem. Wśród obecnych był też Alvidas Nikrzentaitis, znany litewski historyk. Takie imprezy, gdzie ludzie spotykają się, rozmawiają między sobą, świętują, no to jest taki praktyczny krok w tym kierunku. I takich inicjatyw wcześniej nie było. To jest bardzo fajnie i ja cieszę się, że zawsze tutaj była miła atmosfera i zawsze, kiedy mogę, ja tutaj przychodzę, bo już tak za te lata zobaczyłem, że ja mam bardzo dużo przyjaciół nie tylko litewskiego pochodzenia, ale i polskiego pochodzenia i w ogóle ta liczba tych moich przyjacieli z polskojęzycznych rodzin, ona co rok, co miesiąc rośnie. W piątek w podwileńskich Rygondach odbył się też wieczór pieśni patriotycznych zatytułowany Nie zginęła póki my, którego organizatorem jest Polskie Studio Teatralne. W sobotę z kolei ze Złowa, gdzie urodził się marszałek Józef Piłsudski, wyruszyła sztafeta niepodległości organizowana przez wileńskich Chówiec Maryi imienia Pani Ostrobramskiej. Metą był cmentarz na Rossie i mauzoleum marszałka Piłsudskiego. Tam odbyły się oficjalne obchody z udziałem ambasador Polski na Litwie, Urszuli Doroszewskiej, która powiedziała Polskiemu Radiu 24, że takie inicjatywy to nowoczesne podejście do świętowania Dnia Niepodległości. W ogóle mamy teraz do czynienia z pewną taką falą jakby nowoczesnego sposobu obchodzenia świąt narodowych i takiego bardziej nowoczesnego przeżywania swojego patriotyzmu. No i to widzę już w dużym udziale młodzieży i to jest i tylko sztafeta i bieg, różne zresztą biegi się odbywały, bardzo ciekawe, także we współpracy z wojskiem. Ogromne zainteresowanie też młodzieży uporządkowaniem cmentarzy, ja byłam pod wielkim wrażeniem. Przed chwileczką mieliśmy obchody Dnia Wszystkich Świętych i ambasada też uczestniczyła oczywiście w porządkowaniu cmentarza na Rosie, ale byliśmy zaproszeni przez wileńską młodzież patriotyczną i bardzo wiele szkół wileńskich, polskich, a również kiedy jeździliśmy po cmentarzach wokół Wilna na Wileńszczyźnie, widzieliśmy tam i harcerzy, i młodzież szkolną, i miejscowych Polaków. I to rzeczywiście to się zmieniło. Jest znacznie większe zainteresowanie i też, co jest zupełnie nadzwyczajne, jest takie zainteresowanie własnymi miejscowościami i historią i odnajdywaniem miejsc pamięci, odnajdywaniem grobów. Z kolei w Domu Kultury Polskiej w Wilnie można oglądać interaktywną wystawę poświęconą napadowi na pociąg, którego w 1908 roku dokonał marszałek Józef Piłsudski z innymi członkami organizacji bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej, mówi Władysław Wojnicz, pomysłodawca wystawy. Mamy stację, mamy wagon, przez okno którego jest widoczna Wilia, są widoczne, powiedzmy, elementy, które są związane, powiedzmy, z napadem, czyli to są wycinki z gazet, to są jakby skany pieniędzy ówczesnych. Mamy sejf zresztą, z którego też można czasami skorzystać. Czyli ktoś, jakby miał problemy finansowe, to zawsze może wykorzystać z tego sejfu sobie tych rubli carskich. Z kolei już 16 listopada nastąpi otwarcie wystawy poświęconej postaci Bronisława Piłsudskiego, brata marszałka. Chcemy tu przypomnieć postać Bronisława Piłsudskiego również po to, żeby i też naszym tu partnerom litewskim pokazać, że Piłsudskich rodzina była nie tylko wydała z siebie obrońcę Polski, ale również była to cała rodzina bardzo zasłużona dla historii Wileńszczyzny. A Bronisław Piłsudski jest tak niesłychaną postacią, pod każdym względem interesującą ze względu na swoją walkę z caratem i ogromne też zasługi dla nauki i dla Japonii i dla narodu Ainów w szczególności. Mamy też kuzynów Piłsudskiego, którzy są Japończykami, prawda? Jego ciotecznych prawnuków, stryjecznych prawnuków, czy jakby to określić. Tutaj też ambasada Japonii wspiera nas przy tej wystawie. No i zobaczymy, mam nadzieję, że będzie duże zainteresowanie, bo jest to coś nowego, co tu wprowadzamy do naszej narracji na pewno. Powiedziała Polskiemu Radiu 24 ambasador Urszula Doroszewska. Jeszcze dzisiaj w auli Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się koncert Na skrzydłach Orła Białego. Wystąpi tam m.in. chór Skola Wokale z Mrągowa z programem patriotycznym, laureaci tegorocznego 14. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro imienia Mieczysława Foga oraz tancerze Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca Zgoda. Z Wilna dla Polskiego Radia 24 Kamil Zalewski. Podwójnie
Wigilię świętowała amerykańska Polonia, łącząc Dzień Weterana ze Świętem Niepodległości. Już w 1917 roku do walki o odzyskanie przez Polskę niepodległości aktywnie włączyła się właśnie amerykańska Polonia. Na terenie Stanów Zjednoczonych prowadzono nabór ochotników, których celem było przedostanie się do Europy. Najbardziej aktywni byli Polacy z Chicago. Z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości o amerykańskich wątkach tworzenia się polskiej państwowości na początku XX wieku ze swoim gościem rozmawia Jan Pachlowski. Jan Loryś, polski historyk, polsko-amerykański historyk, można powiedzieć, jest gościem Polskiego Radia. Będziemy rozmawiać o amerykańskich aspektach odzyskania przez Polskę niepodległości. I nie każdy wie, ale właśnie Polonia amerykańska miała również swoją cegiełkę w tym, że Polska od 1918 roku ponownie zaczęła kształtować swoją państwowość. Tak, w ogóle dzień 11 listopada ma taką ciekawą historię o wiele wcześniej. Jak wiemy, generał Pułaski zginął pod Sawaną w październiku, a w wojsku amerykańskim było tak zwane hasło i odpowiedź, żeby wiadomo, że to swoi żołnierze. I na 11 listopada 1779 roku Washington wybrał hasło Pułaski Polska. Taki zbieg okoliczności, ale 11 listopada, co nie wiedział, że no sto parę lat później Polska odzyska niepodległość 11 listopada. Co do wkładu do tak zwanego czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej, przez dłuższy czas była nadzieja, że Polska odzyska niepodległość, ale Polacy też wiedzieli tutaj, jak mówię Polacy, to mówię o emigrantach, że do tego czynu trzeba pracować. Końcem XIX wieku powstały różne takie paramilitarne grupy, które ćwiczyły, żeby ewentualnie coś pomóc. Ale to było więcej jak jakaś gwardia honorowa. Naprawdę ćwiczenia nie było. Po wojnie rosyjsko-japońskiej, kiedy Rosja, jeden z zaborców, została pokonana przez Japończyków, to wtedy Polacy zaczęli myśleć, no okazuje się, że jeden z rozbiorców nie jest aż taki silny, jak myślano. W 12 roku były wojny na Bałkanach i już Polacy wiedzieli, nawet sam Piłsudski przewidział, że będzie wojna w Europie, że tym razem możemy dołączyć się do tego i trzy organizacje. Sokolstwo, Związek Młodzieży Polskiej, ale nie wspólnego z tą organizacją, która była w PRL-u, i tak zwane Wojsko Polskie ćwiczyły, używając najnowsze metody, które były znane. No to znaczy wojna, która była na Kubie w 1898 roku, wojna japońsko-rosyjska, gdzie były karabiny maszynowe używane, wojna była pozycyjna w transzach, wojny na Bałkanach, wojny pomiędzy Boerami i Anglią. No i z tych wszystkich wojen oni zaczęli ćwiczyć, używając karabiny maszynowe, takie rzeczy, żeby się szykować. Największą organizacją to było Sokolstwo Polskie, które już oryginalnie była gimnastyczna organizacja, ale wtedy jeszcze dodali ćwiczenie wojskowe jako jeden z ich podstaw do istnienia. W 1900, jak wojna wybuchła w Europie, to grupa Sokołów pod dowództwem Witolda Ścibora Rylskiego, który był głównym instruktorem do militarii, po prostu spróbowała się dostać do Polski, do legionów. Niestety Anglicy założyli blokadę i bardzo sprawdzali, kto jedzie do Europy. Wkraczały na statki neutralne, które płynęły do neutralnych państw, bo po prostu szukali rezerwistów, którzy wracali albo do Niemiec, albo do Austrii, no i takich ochotników. Rylski się dostał do legionów, ale najpierw chciał, żeby Sokoli się dołączyli, ale później się przekonał, że Austriakom polega na tym, żeby żołnierze mieć, ale o sprawie polskiej raczej nikt nic nie mówił. Tak samo było wśród aliantów, bo dopóki Rosja była po stronie Anglii i Francji, to po prostu mówiono, że sprawa polska to jest wewnętrzna sprawa Rosji i nic nie będzie mówiono. Tutaj w Stanach Zjednoczonych to Sokolstwo czekało i ćwiczyło. Szef Sokolstwa w 14, w 15, 16 roku była seria incydentów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i grupy z Meksyku.
bandyci, pan Ciołwija, Zapata, ci tego, którzy z różnych powodów przekroczali granice i atakowali osiedla amerykańskie. No i Amerykanie wysłali ekspedycję wojskową i Starzyński, prezes Sokolstwa, powiedział, że jest gotowy wysłać 10 tysięcy sokoli pod bronią, żeby pomóc Stanom Zjednoczonym. No gest był mile widziany, ale powiedziano, że nie, najpierw mamy regularne armie, później Gwardię Narodową, a później będziemy szukali ochotników. A prawdopodobnie Sokolstwo by chciało wejść jako odrębna armia, no to Amerykanie by mieli trudności z grupą, która inaczej ćwiczyła i komendy były w innym języku i dowództwo było dobrze, że nic do tego nie doszło. Ale dzięki tej, jakby powiedzieć, tego incydentu, to Sokolstwo zaczęło szukać sponsora dla sprawy polskiej. W 16 roku, jeszcze jak Stany Zjednoczone były neutralne, Sokolstwo wysłało delegację, żeby zbadać, jak w Kanadzie stało, jakie jest zainteresowanie w Kanadzie. No i Kanadyjczycy zgodzili się na 3 kursy, żeby przeprowadzili 3 kursy u nich w wojsku regularnym i ci, którzy skończyli kursy, otrzymali patenty oficerskie Armii Kanadyjskiej, z tym, że nie musieli służyć w kanadyjskiej armii, dopóki jak już powstanie jakieś polskie wojsko. Pierwszy kurs był w styczniu 1917 roku. Wśród tych ochotników, którzy pojechali, to był Andrzej Małkowski i